Moi drodzy, tak wygląda efekt sadzenia tulipanów w wytłaczankach trzydziestkach. Na jesień posadziłam cebulki dwóch odmian. Miały być tej samej wielkości, wysokości i ta sama pora kwitnienia. Niestety te bielutkie, jeszcze piękne z deszczykiem, szybciej zakwitły i są wyższe. A te czerwone, te trudne i dłużej czekałam. No i tak się to podoba. Ja uważam, że sadzenie w takich wytłaczankach to jest po prostu hit. Wszyscy mówili, że a nie przebiją się korzenie przez tą wytłaczankę, a za gęsto, nie mają gdzie się rozrastać. No nie, kwiaty ci nie wyjdą, bo masz za gęsto. Spójrzcie, nie będzie miejsca na liście. No mi się podoba bardzo. Jest małe nieporozumienie, ponieważ odmiany są niekompatybilne, bo gdyby wszystkie były takie czerwone, takie niziutkie, to by wyglądało przepięknie. No niestety te białe są troszeczkę wyższe. Ja i tak uważam, że to hit. Ja sądziłam, że jedno odmianowe byłoby lepsze. Miałam dwa takie założenia, dwie wytłaczanki, a niestety jedna została zatagowana przez nornicę, wszystkie zostały zjedzone przez to podskództwo, więc tylko tutaj mogę się tym pochwalić i ja jestem zadowolona bardzo mocno. Wygląda to przepięknie, jest tak patriotycznie, nasza flaga Polski. Gdyby tylko te białe były troszeczkę niższe, byłoby wtedy idealnie. No ale mi się podoba. I teraz, czy wybieramy takie kępie, czy wybieramy takie naturalne, to zależy tylko od nas, tak? Te zostały posadzone z 5 cebulek 3 lata temu. Czy nawet nie. To jest ich drugi rok kwitnienia. Tak, to jest ich drugi rok kwitnienia. Z 3 cebulek już się tu porozrastały. Po prostu tak sobie były posadzone. No to niestety narcyzy już mi przekwitają, już nie są takie piękne jak... O, ten jeszcze jest ładniutki. Ten jeszcze jest ładniutki. A tak to wiadomo, że wszystko przekwita. Także czy wolimy takie, czy wolimy o taką kępę, no można się takim czymś pochwalić. No ale mówię, gdyby wszystkie były takie niziutkie jak to czerwone, byłoby o wiele lepiej. No ale to i tak mi się podoba. Ja osobiście uważam, że to hit. Szczególnie, że właśnie wiele osób uważało, że to w ogóle z tego nic nie będzie. Nie warto, za gęsto, niemożliwe, niefizjologicznie posadzone. I pewnie jak powinnam tak zrobić. Jak przekwitną, powinnam je ogłowić. Potem poczekać, aż liście troszeczkę zżółkną, tylko pozamierać, czy wszystkie te składniki pokarmowe z liści przejdą sobie w cebulkę. Wtedy powinnam je wykopać, wysuszyć porządnie i wtedy dopiero na październik, listopad dopiero wsadzić do ziemi. Natomiast ja lubię opcję tamtą, posadzić, zostawić i ma sobie radzić. Zawsze może coś pójść nie tak przy przekopywaniu, więc... A tutaj dość gęsto jest posadzone, no. Naprawdę cebulki nie ma się rozrastać, ale kusimy, żeby zostawić w takiej formie, jak jest. No ale zobaczymy, zobaczymy, ale ja uważam, że sadzenie tulipanów w wytłaczankach, trzydziestkach to jest hit.